Drodzy widzowie, witam Was 14 stycznia 2022 roku w piątek. A słowa z przewodnika biblijnego z Biblią na co dzień zapisane są na dzisiaj w Psalmie 126, wersecie 3. Wielkich rzeczy dokonał Pan z nami, przeto byliśmy weseli. I w liście apostoła Pawła do Efezjan w 1 rozdziale 3 wersecie. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który nas ubłogosławił w Chrystusie wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios. Dobrze jest rozpoczynać dzień dobrymi życzeniami. Kiedy spotykamy kogoś z naszych bliskich czy znajomych i mówimy mu dzień dobry, to życzymy mu nie tylko tego, żeby ten dzień, który rozpoczyna, był miły, sympatyczny, ale przede wszystkim, aby spotykały go w tym dniu tylko dobre rzeczy. Bo dobro nastraja nas pozytywnie. I z takim pozytywnym otwarciem przychodzi do nas dzisiaj też Boże Słowo. Bóg chce nam życzyć nie tylko dobrego dnia, ale chce nam życzyć dobrego życia. Dlatego przychodzi do nas ze swoim błogosławieństwem. Błogosławieństwem w Jezusie Chrystusie. Boże błogosławieństwo jest jak parasol, który ochrania nas przed ulewnym deszczem, czy też przed żarzącym słońcem. Daje nam poczucie bezpieczeństwa i tego, że droga z Nim i przy Nim jest drogą bezpieczną. Drodzy, życzę Wam dobrego, bezpiecznego dnia pod ochroną Najwyższego. A chcę to uczynić dzisiaj wyjątkowymi słowami, które zawarte są w irlandzkim błogosławieństwie. Aby droga Twoja nie była kręta, aby wiatr zawsze wiał Ci tylko w plecy, abyś czuł blask słońca na twarzy, aby ciepły deszcz zraszał Twoje pola. I dopóki się nie spotkamy, niech Bóg ukryje Cię w swojej dłoni i niech Cię strzeże. Niech opiekuje się Tobą i niech Ci błogosławi. Dobrego, bezpiecznego dnia. Zostańcie z Bogiem.